Serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, drodzy telewizowi chrześcijańskiej telewizji internetowej. Myślę, że wielu z Was z samego rana włącza swój telefon komórkowy, by zawołać za pieśniarzem, ledwie oczy przetrzeć zdołam, wnet do mego Pana wołam, do mego Boga na niebie i szukam Go wokół siebie. I Bóg przychodzi do nas pod postacią Bożego Słowa, w swojej obfitości, którą dziś możemy przeczytać w księdze proroka Izajasza w 55 rozdziale, wierszu 8, gdzie jest napisane: myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Z kolei drugi werset dzisiejszego dnia, o który pragnę oprzeć swoje krótkie rozważanie, zapisany jest w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, w pierwszym rozdziale, wierszu 25, gdzie czytamy słowa: głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Drodzy, jeden z reformatorów, mianowicie Jan Kalwin, nauczał, że istnieje dwojakie wezwanie Ewangelii. Jedno zewnętrzne przez Słowo, drugie wewnętrzne przez Ducha. Apostoł Paweł przekonywał natomiast, że jest jedno i tylko jedno wezwanie, a mianowicie to tak zwane głupstwo głoszenia Słowa, czyli Ewangelii. To wezwanie jest takie samo dla wszystkich ludzi, ale jedni je odrzucają, a inni są przez to słowo pochwyceni, poruszeni, zagadnięci. Słowo i Duch nigdy nie istnieją osobno. Tam, gdzie Słowo, tam i Duch. A gdzie Duch, tam i Słowo. Dla powołanych Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą i mądrością Bożą. A więc Chrystus, którego nauczamy, jest zarówno mocą, jak i mądrością Bożą. I każdy człowiek poprzez swoje osobiste doświadczenie szuka Go i wcześniej czy później znajdzie. Żydzi domagali się znaku, a ten otrzymać można tylko w Bożej mocy. Grecy szukali mądrości, ziemskiej mądrości. Ale powołani doświadczą mocy Bożej. Pytanie tylko, które chcielibyśmy sobie zadać: dlaczego tylko powołani doświadczają tego? Jako kontekst, w jakim należałoby to rozpatrywać, apostoł Paweł przywołuje Bożą słabość, czyli odniesienie do Chrystusa ukrzyżowanego. W drugim liście do Koryntian, w 13 rozdziale, wierszu 4, tak czytamy: choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej. Bo i my jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim w mocy Bożej wśród was. I drodzy, przyznajmy, że my też jesteśmy słabi, lecz żyć z Nim będziemy przez moc Bożą. Głupstwo i słabość Boża są mędrsze, czyli mądrzejsze i silniejsze od ludzi. I choć trudno, mówiąc językiem młodzieżowym, nam to wszystko ogarnąć w naszym ludzkim zrozumieniu, pamiętajmy, że poleganie tylko na ludzkiej mądrości zawiodło już nie jeden dumny naród. A może nadal wiele toczących się aktualnie konfliktów jest krzyczącym znakiem niepolegania na Bożej, lecz tylko ludzkiej mądrości. Nie wiem, ale wiem na pewno i Słowo Boże niech nas w tym upewni, że tak mądra jest ta głupia rzecz i zarazem tak potężna jest ta słabość. No właśnie, ale jak? Gdyby ludzie zostali zapytani, co Bóg ma zrobić, by zbawić świat, to z pewnością nie odpowiedzielibyśmy, że ma skazać swojego Syna na krzyż. A jednak Bóg tak uczynił. I co najważniejsze, ten akt śmierci, słabości ma moc zbawienia. Życzę Wam błogosławionego dnia. Do usłyszenia. Do zobaczenia z Bogiem.